Panie trenerze, druga połowa tradycyjnie lepsza. Jak pan widział to spotkanie? Od pewnego momentu lepsza, bo 2/3 tego spotkania, trzeba sobie powiedzieć uczciwie i o tym już rozmawiałem z chłopakami w szatni, zagraliśmy słabo, ale czasami takie mecze się zdarzają, się będą zdarzać, każdej drużynie na świecie się takie coś zdarza i też sztuką jest w takim momencie mecz wygrać i to jeszcze w takich rozmiarach, być może za wysokich, ale jednak zdecydowane to zwycięstwo. Powiem tak, różnice zrobiły nam dzisiaj stałe fragmenty gry, bo przeciwnik bardzo dobrze się bronił, bardzo blisko siebie, bardzo nisko i jeżeli nie szło nam w ataku pozycyjnym, to wyciągnęliśmy z rękawa stałe fragmenty gry i dzięki temu tak naprawdę padły 4 bramki, które zdecydowały i to zrobiło różnicę, zdecydowało o tym wyniku spotkania. Po raz kolejny może pana zadowalać ilość sytuacji, bo tymi sytuacjami można obdarować z 2 mecze przynajmniej. No ale to jest właśnie piękno futsalu, tak? Bo tutaj zawsze będą sytuacje. My ich mieliśmy bardzo dużo, ale również bardzo groźne sytuacje miał zespół z Gniezna, który dzisiaj no naprawdę zagrał dla mnie bardzo dobre zawody. I to mówię tutaj. To jest na tyle dynamiczna gra, że te sytuacje się będą stwarzać. Faktycznie może w pewnym momencie. Szczególnie w pierwszej połowie przy wyniku 2-1 powinniśmy tam sytuacje dwie bodajże były takie, które powinniśmy zakończyć bramką, grałoby się spokojnie, tak ta nerwowość cały czas była, puściły te lejce, te nerwy w momencie jak padła bramka na 3-4-2 to widać było, że ten zespół odżył i już do ostatniej minuty pod nasze dyktando. Na pewno z plusów jeszcze powrót Michała Bartnickiego, tak? Tak, bardzo pozytywnie, to był jego pierwszy występ od ponad 3 miesięcy po długiej ciężkiej kontuzji. I też wszedł na to boisko właśnie dlatego, żeby zrobić różnicę do przodu, żebyśmy mieli większą siłę ognia i swoje zrobił, tak? Tam miał 2-3 sytuacje, których mógł strzelić gola, ale też bardzo pozytywnie, bo pociągnął ten zespół. Nie udało się, ale czekamy na jego bramki w następnych meczach. Teraz myślimy już o kartuzach i operacja kartuzy przed nami? Tak, zrobimy krótką analizę tego meczu, bo jest to tutaj analizować. No i za tydzień kolejny mecz z kartuzami, bodajże 4. drużyna w tabeli, która na pewno też przyjedzie, będzie się bronić nisko, ale myślę, że powinniśmy sobie spokojnie poradzić. Kiedy wraca Kacper Konopacki? No, z Kacprem no, rezonans nie wykazał gdzieś tam poważnych uszkodzeń, no, ale ma cały czas kłopot z tym kolanem, nie może piłki kopnąć przy ruchach skrętnych, go cały czas boli i będziemy to diagnozować dalej, być może jakieś bardziej skomplikowane leczenie, no na pewno na kartuzy nie wróci, a chciałbym, żeby jak dobrze pójdzie wrócił na te mecze grudniowe, bo tam mamy trochę maraton, w 6 dni musimy zagrać 3 mecze, te 2 zaległe i tutaj bardzo bym liczył, bo naprawdę Kacpra brakuje strasznie w tej grze defensywnej, w tych odbiorach piłki, on jest tutaj niepodważalnie potrzebny do tej drużynie i bardzo mocne ogniwo naszego zespołu. Z tej defensywy świetnie się dzisiaj wywiązał Adrian Niedźwiecki, bo pilnował Marcina Marcinkowskiego, trudne zadanie go czekało. No, pilnował, ale Marcinkowski naprawdę nam dzisiaj napsuł tu krwi, świetny zawodnik, świetnie potrafi grać tyłem do bramki, grać 1-1 i te 2 bramki, które strzelił, to nie jest przypadek i jeszcze miał tych sytuacji kilka i troszeczkę w obronie przeciwko niemu też słabiej zagraliśmy, no ale tak, Adrian, Filip w pewnych momentach bardzo fajnie asekurowali nam tyły. Są inne mankamenty, które prowadziły do tego, że Marcinkowski miał tyle sytuacji, ale to już sobie przeanalizuję z zespołem. Dzięki.